Szczególny charakter miały łomżyńskie uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W całym kraju tego dnia obchody odbywały się przy pomnikach, w miejscach walk czy muzeach. W Łomży głównym akcentem była uroczystość w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na terenie dawnego cmentarza wojskowego. W 80 lat po rozpoczęciu wojny powstała tu nowa mogiła bohaterów. Złożone zostały w niej szczątki bohaterów walk z września 1939 roku, znalezione w Mątwice podczas budowy drogi Łomża-Nowogród. Po mszy w sanktuarium niewielkie trumny, okryte biało-czerwonymi flagami, zostały przeniesione na miejsce pochówku w asyście żołnierzy Łomżyńskiego Batalionu Obrony Terytorialnej oraz Kompanii Honorowej Białostockiego 18 Pułku Rozpoznawczego. Specjalny list od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Piotr Modzelewski, zastępca komendanta głównego OHP, a refleksjami związanymi z rocznicą podzielili się także posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski. 80 lat temu wraz z inwazją hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczął się straszliwy okres w dziejach ludzkości. Druga wojna światowa. Tu w Łomżyńskiej Dolinie Pamięci oddajemy cześć jej ofiarom i bohaterom. Wojna przyniosła mieszkańcom ziemi łomżyńskiej śmierć i cierpienie. Tutaj swoje boje toczyła samodzielna grupa operacyjna NAREW pod dowództwem generała Czesława Młota-Fijałkowskiego. Tutaj doszło do legendarnej obrony Wizny zwanej polskimi Termopilami. Te tereny trzykrotnie zmieniały okupanta. Na miejsce Niemców w wyniku ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow wkroczyła Armia Czerwona, później wyparta znów przez wojska niemieckie. Mimo krwawych represji, masowych mordów i terroru, aktywnie działało tu polskie podziemie niepodległościowe. Dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o poległych i pomordowanych polskich patriotach. Dziś dzięki aktywności pracowników Instytutu Pamięci Narodowej składamy do grobu żołnierzy poległych na tych ziemiach przed 8 dekadami. Ta ceremonia jest wypełnieniem naszego obowiązku wobec zasłużonych dla Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, żołnierze Polskiego Września odpowiedzieli na wezwanie historii. Dali świadectwo męstwa i heroizmu. Bohaterowie Września i ci, którzy przez lata okupacji kontynuowali opór, pozostawili nam w spadku wielki skarb, niepodległą i wolną ojczyznę. To w niej pragnęli żyć i wychowywać kolejne pokolenia. Dlatego stajemy do apelu. Cześć i chwała bohaterom. Podpisał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Nie zapomnieliśmy o wielkim oddaniu naszych rodaków, którzy broniąc ojczyzny, nieugięcie walczyli z okupantem nie tylko podczas kampanii wrześniowej, ale także w ruchu oporu na frontach II wojny światowej, którzy cierpieli i ginęli w licznych miejscach zagłady. Obecnie żyjemy w wolnym kraju. Jednak wolność to nie tylko przywilej, ale też ogromny obowiązek. Jesteśmy wobec naszych przodków zobowiązani, aby strzec naszego kraju, naszych wartości i naszego wspólnego dobra. Do tego nawoływał nasz rodak święty Jan Paweł II, mówiąc: strzeżcie ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły. Strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali życie. Jesteśmy im winni pamięci i trwania, że Słowianin zawsze ojczyznę kocha nad życie. Te słowa powinien każdy z nas zapamiętać. Nie wolno przechodzić nam obojętnie obok powracających i kłamliwych stwierdzeń, które czynią z nas odpowiedzialnych za wybuch II wojny światowej. Wszelkie podejmowane próby zakłamywania historii muszą budzić stanowczy sprzeciw i protest społeczny. Szanowni Państwo, w tym miejscu pragnę dziś wyrazić głęboki szacunek i słowa uznania wszystkim kombatantom. Dziękuję Wam za Wasz trud, poświęcenie i ofiarną służbę ojczyźnie. Dziękuję, że swoim życiem wciąż dajecie żywe świadectwo o tamtych tragicznych wydarzeniach oraz utrwalacie pamięć o poległych w obronie Polski. Na zakończenie przypomnę słowa Juliana Bryana, amerykańskiego dziennikarza,
który widząc walczącą w 1939 roku Warszawę, napisał następujące słowa. Polacy, gdyby Spartanie ożyli i zobaczyli wasz heroizm i bohaterstwo, jak waleczny i dzielny jest ten naród, schyliliby przed wami czoło. I my to dzisiaj czynimy, chylimy przed wami czoło, nasi bohaterowie. Cześć i chwała bohaterom. Trzeba powiedzieć, że państwo polskie pamięta o swoich synach, o żołnierzach, o prochach tych żołnierzy, dokonując dzisiaj uroczystego pochówku. Ja bardzo gorąco chcę podziękować przedstawicielom IPN-u jako administracji rządowej, upamiętniając naszą historię, upamiętnia też dzisiaj tym pochówkiem swoich synów żołnierzy. Bardzo gorąco dziękuję IPN-owi, bardzo gorąco chcę podziękować kustoszowi, jak również księdzu kustoszowi, prezydentowi miasta za to, że mamy możliwość dzisiaj świętować tą chociaż smutną uroczystość, ale polską uroczystość. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej, harcerzom, pocztom sztandarowym, służbom mundurowym, mieszkańcom Łomży. Cześć pamięci bohaterów! Uroczystości w Łomżyńskiej Dolinie Pamięci zakończyła salwa Kompanii Honorowej oraz apel pamięci.